Witam w 2024, w nowym roku. Jak u Was samopoczucie? Pewnie dla niektórych z samym dobrze, ale z czuciem gorzej. Słuchajcie, skoro jest nowy rok, to zaprezentuję Wam coś nowego, co sobie kupiłem. Nie dostałem tego za darmo, kupiłem za własne, ciężko zapracowane pieniądze. A tym czymś jest nowy przedsionek do mojego busika. Przepakowałem go z oryginalnej torby, gdyż myślę, że taka torba podróżna jest bardziej funkcjonalna jak ta oryginalna, taki niby worek. W tym miejscu zamontowałem listwę aluminiową na kedrę, choć można ten namiot bez tej kedry zamontować, nie stanowi to żadnego problemu, po prostu przewiesza się to przez dach, mocuje na śledzie i wszystko się trzyma. Dobrze, bierzemy się za rozpakowanie. A tu jest oryginalny worek. Namiot jest, przedsionek jest cały taki zbarłożony, bo go wyciągałem, potem nie potrafiłem go samemu złożyć i wcisnąć do tego worka. Dlatego zastosowałem właśnie taką torbę podróżną. Tak namiot wygląda na obrazku. I słuchajcie, troszeczkę, no, nieświadomie popełniłem błąd, bo kupiłem ten namiot, nie wiem, już chyba z miesiąc temu, gdzieś za kwotę bliską 600 zł, a wczoraj patrzę na ofertę, nowa oferta jest za 400 ileś złotych, czyli no można powiedzieć, że przepłaciłem. Dobra, tu są kijki, albo inaczej mówiąc, stelaż. A, tu jest podłoga. Można sobie po rozbiciu całego przedsionka położyć podłogę. Ja jej nie będę kładł z tego względu, że jest po prostu takie bagienko, można powiedzieć, na moim trawniku, więc daruję sobie podłogę. A, jest kedra. O, dla tych, co nie wiedzą, to pokażę. To jest coś takiego, tak to wygląda ta kedra i to będzie wsunięte w ten kanalik listwy. Trochę tu za ciasno. Dobra, przestawię nagrywadło. Może lepiej to będzie widać. Akurat lepiej widać, spadło mi. Obiektyw podtrzemy. I tu ustawimy. Dobra, tu ma śledzie, szpilki. No nie rozłożę go tak jak powinien być, po prostu jest mało miejsca. Ale chociaż tak poglądowo, żebym wiedział jak to będzie wyglądać. O ile tego tu jest. Woreczki. Dobra. Więc kto idzie? To idzie chyba tak, jakoś.
No i słuchajcie, to wygląda no mniej więcej tak. No tu mam mało miejsca, musiałbym, nie wiem, tutaj gdzieś za tę tuję łapać, czy za płot te wszystkie linki, żeby ponaciągać. Zrobię to, jak będziemy na naszym wypadzie w Smołdzinie. I tutaj tak samo, tu są gumki, no ale niestety tu już jest polbruk, to śledzia nie wbije. To jest ładnie wszystko dociągnięte potem do samochodu, że nie ma żadnej szczeliny. Aha. Tu jest takie okienko, popatrzcie, też na zameczek. No i tu mamy okienko w formie folii takiej, a tu jest siatka, taka niby moskitiera. Dobra, zasuniemy. Także możemy wejść sobie do namiotu tutaj tym głównym wejściem, z którego po otworzeniu można zrobić taki, można powiedzieć, daszek, markizę, coś w tym stylu. Są do tego jeszcze dwa kijki. I po prostu, o, tutaj wkładamy w ten otworek, z drugiej strony to samo, podnosimy do góry i mamy otwarte wejście z zadaszeniem. Oraz jest jeszcze tu wejście dodatkowe, boczne. Muszę sobie jakoś jedną ręką poradzić. Jestem już tu wewnątrz. No i popatrzcie, tu są tak samo wszędzie gumki na szpilki, na śledzie. To oczywiście teraz to tak tylko można powiedzieć, że wisi. A tu jest główne wejście do busika. O, tu jest też, można powiedzieć, coś w rodzaju moskitiery, siateczka, haczyk, aby sobie powiesić lampkę. Tu są sznurki, jak zwiniemy sobie te drzwi, to możemy sobie podwiesić do góry, to samo z tym. I mamy wtedy coś w rodzaju namiotu przeciwsłonecznego. A, nie włożyłem tych tyczek tutaj, kurczę, zapomniałem. Słuchajcie, tutaj takie jeszcze tyczki wchodzą, te rozporowe, z tej strony i z tej. Zupełnie, mówię, co on tak krzywo stoi? A zapomniałem po prostu ich założyć. Dobra. A, no i oczywiście na dół idzie podłoga, której nie rozłożyłem, bo mi się nie chciało. Dobra, teraz otworzymy tutaj wejście główne. A zresztą, kurczę, przecież ja mam z tego selfie sticka coś w rodzaju statywu, a ja się męczę. Dobra. I to w ten sposób wygląda. To oczywiście tak samo możemy sobie zwinąć do kupy. Jak widać, cały namiot jest zbyt daleko od samochodu. On powinien sięgać aż dotąd, tutaj ta osłona. To sobie przyczepiamy do ziemi, do podłoża. To nam ładnie tu dolega wszystko. Także mamy bezpośrednio do tej wysokości. Wszystko nam chroni. No i otwieramy sobie drzwi. Oczywiście jeszcze wszystkiego nie posprzątałem, nie porobiłem. Dziś ma nie padać. Coś ten obiektyw mam krzywo. O, chyba będzie lepiej. No i tak to wygląda. Tyle, że to będzie wszystko cofnięte do samochodu. Moim zdaniem fajne rozwiązanie. Nie muszę wtedy gotować wewnątrz samochodu. Tutaj sobie stawiam stolik, krzesełka, kuchenkę. Mogę sobie bez problemu gotować. Pokażę Wam, jak to wygląda z perspektywy. Będą w środku auta, także jest dość duża powierzchnia. Na wprost patrząc są jedne drzwi z wyjściem z daszkiem, po lewej stronie są drugie, po prawej jest okienko z moskitierą. Także mi się wydaje, że to jest fajne rozwiązanie.
W dni słoneczne chroni nas to przed uporczywym słońcem. W dni deszczowe chroni nas przed deszczem. Nie musimy siedzieć ciągle wewnątrz samochodu. Wychodzimy sobie do namiotu naszego przedsionka. Mamy pełną swobodę. Zapewnia nam to w jakiś sposób komfort oraz odrobinę intymności. I słuchajcie, taki namiot, przedsionek pasuje praktycznie do każdego busa. Czy to będzie Trafik, czy to będzie T4, T5, T3. Praktycznie można powiedzieć do każdego busa. Można też ten przedsionek wykorzystać do samochodów takich jak Berlingo, Citroen oczywiście, Citroen Berlingo, czy Peugeot Partner, czy są te Dacie, nie Dacie, jakieś Volkswageny Kady, czy Kedy, Kiedy. W każdym razie pasuje do busów i do tych mniejszych takich samochodów. Nie wiem, jakie to są kategorii. No, w każdym razie takie właśnie jak Berlingo, czy Peugeot Partner. I ten namiocik można zamontować zarówno z boku, czyli jak są tu drzwi odsuwane, jak i tam, gdzie jest tylna klapa. Można również zamontować na tylnej klapie. Nikogo nie namawiam. To jest kupione za moje własne pieniądze. Nie jest to żadna forma reklamy, ale myślę, że to jest bardzo dobry zakup. I na pewno się w przyszłości sprawdzi. Jeszcze na koniec filmu takie krótkie ujęcie, jak to wygląda z boku. Tu jest ta klapa. Nie zwijałem ją, tylko zarzuciłem do góry. Tak to wygląda, także jest no dość dużo. Na pewno więcej powierzchni jak wewnątrz busa. Aha, tu jeszcze tak, tu są też okienka, dopiero teraz zauważyłem i tu się odczepia, są takie, no takie coś, o. I tak samo tu jest folia, także z jednej i z drugiej strony, o. I wtedy jak wszystko potwieramy, to mamy jasno. Zresztą, słuchajcie, dzisiaj jest pochmurny dzień, pozasłaniany, a i tak mi się wydaje, że wewnątrz jest dość jasno. Dla tych, co nie wiedzą, dziś jest nowy rok, wtorek, dobrze mówię? Czy nie, poniedziałek, dziś jest poniedziałek. Czyli tak, wtorek, środa, czwartek. 3 dni pozostały do spotkania z moimi widzami w miejscowości Smołdzino. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do zapoznania się 2 czy 3 filmy wstecz. Tam robiłem taki rekonesans tego miejsca, gdzie się spotkamy, na takim, można powiedzieć, weekendowym biwaku zimowym. Więc jak ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam.